Cześć, z tej strony Kuba Maurycz. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie nieco o dopingu mózgu. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, jeżeli materiał będzie Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, jeżeli nie, możecie sobie dać łapę w dół. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące wyjaśnienia treści, które mogą być dla Was niezrozumiałe, śmiało korzystajcie tutaj z komentarzy. Jeżeli tylko będziemy mieli wolną chwilę, bardzo chętnie wyjaśnię wszelkie kwestie, które są dla Was problematyczne. No, a przechodząc do tematu, jeżeli chodzi o kwestię naszego samopoczucia, to każdy z nas chciałby być po prostu wulkanem energii. Każdy chciałby mieć super skupienie, strzelać prosto do celu i w ogóle chciałby, aby stres omijał go tak samo jak kule omijają Arnolda Schwarzeneggera na filmach akcji. Niestety, proza życia bardzo często jest zupełnie inna. Jak się często okazuje, takie kłopoty z koncentracją, apatia, niepewność, brak produktywności, bezsenność albo tak naprawdę ospałość w ciągu dnia jest bardzo często niestety problemem wielu z nas. Skąd się to bierze? Najprościej można by powiedzieć, że mamy pewne ubytki dotyczące podstawowej higieny życia. Być może jest za dużo stresu, za mało aktywności fizycznej, a z pewnością jest na pewno za mało snu. Natomiast w tym całym kontekście warto jest powiedzieć o takich elementach jak neuroprzekaźniki. Być może brzmi to jakoś strasznie, natomiast neuroprzekaźniki to są po prostu elementy, które przesyłają dalej sygnały chemiczne, no i w zasadzie jest to jeden z elementów bardzo istotnych naszego mózgu. Więc neuroprzekaźniki powodują, że my jesteśmy w stanie albo objąć kontrolę nad naszym mózgiem, ale także nad naszym ciałem, ponieważ od tych właśnie elementów zależy to, jakie mamy libido, jaką mamy odporność na krytykę, jakie są funkcje dotyczące naszego wypróżniania się i tak dalej. Wiele elementów dotyczących również pracy nad hormonami jest uzależnionych właśnie od neuroprzekaźników, takich jak dopamina, serotonina, GABA, acetylcholina i pozostałe. Jest ich naprawdę bardzo dużo, natomiast musimy przede wszystkim zrozumieć, że to nie jest jakiś wyścig szczurów. To nie chodzi o to, aby jeden z tych neuroprzekaźników, takich jak na przykład dopamina, był bardzo wysoko w górze. No, wielu osobom tak się wydaje, ponieważ dopamina jest neuroprzekaźnikiem, który odpowiada za pamięć, za wypowiadanie się, za pewność siebie, za libido, więc no możemy powiedzieć, że to jest taki neuroprzekaźnik zarąbistości. Zgadza się. Natomiast muszą być do niego odpowiednio dobudowane pozostałe neuroprzekaźniki, takie jak serotonina, oksytocyna i GABA, czyli kwas gamma-aminomasłowy. Jeżeli będziemy mieli wystrzeloną dopaminę w kosmosie, no to bardzo często przypomina to osobę, która jest tak zakręcona, że nawet nie wie, jak sama się nazywa. Więc jak widzicie, taka wielowątkowość, strach, niepewność i przemożny poziom nadpobudliwości psychoruchowej wcale nie jest tym, na czym nam zależy. Natomiast zobaczcie, że neuroprzekaźniki są też takim ciekawym elementem, który pomaga nam spojrzeć nieco inaczej na świat żywienia i suplementacji. Bardzo często patrzymy na jedzenie w taki sposób schematyczny, czyli węglowodany i tłuszcze to energia. Dla osób trenujących w sposób glikolityczny, czyli crossfit, kulturystyka, sporty walki i pozostałe ćwiczenia o charakterze atletycznym, no to jest dla nas główne źródło energii jako zapas odbudowy glikogenu mięśniowego. Jeżeli chodzi o tłuszcze, wiemy, że może być to alternatywny składnik energetyczny dla osób, które trenują w sposób cardio, a więc nordic walking, czy też jakieś pozostałe formy o niższym udziale intensywności. Wiemy, że białko jest budulcem dla naszego mięśnienia oraz wielu struktur naszych tkanek, ale bardzo często zapominamy właśnie o tym, co tak naprawdę odżywia nasz mózg. Okazuje się, że właśnie te neuroprzekaźniki również potrzebują swojego rodzaju koktajlu dotyczącego witamin, składników mineralnych, aminokwasów, kwasów tłuszczowych i pozostałych. I w ten sposób właśnie możemy powiedzieć, że dla bardzo wielu z nas wysokie ilości białka w pożywieniu zawierające przede wszystkim aminokwas, takie jak tyrozyna, będą powodowały u nas odbudowę zapasu dopaminy. Z kolei, aby utrzymywać serotoninę na odpowiednio wysokim poziomie, musimy mieć łatwość po prostu w przebijaniu się takiego aminokwasu, jakim jest tryptofan, przez barierę krew-mózg. Tam tworzy się tak zwany 5-HTP, a więc 5-hydroksytryptofan, który jest już dosłownie za 5/12 serotoniną. A więc tym neuroprzekaźnikiem, który odczuwamy, kiedy jesteśmy zakochani, kiedy mamy pewne uczucie błogości, kiedy nie mamy depresji oraz kiedy chcemy sobie spać. Zresztą jest to jeden z elementów, który jest odczuwalny nawet po orgazmie. Bardzo wiele osób po orgazmie odczuwa takie duże odprężenie i właśnie idzie spać. To jest właśnie serotonina, która daje nam takie uczucie przyjemności i błogości. Więc jak widzicie, każdy z tych neuroprzekaźników odgrywa pewną rolę w naszym funkcjonowaniu i dlatego one właśnie powinny być w równowadze. No okej, jeżeli już wiemy, że tak naprawdę naszym ciałem rządzą neuroprzekaźniki, które nie mają być w jakichś zabójczych dysproporcjach, ale tak naprawdę mają przypominać takie słupki, które wzajemnie się uzupełniają, podajmy sobie takich 5 fajnych, sprawdzonych sposobów, które poprawiają u nas funkcję mózgu. Numer 1. Wyśpij się. Matthew Walker napisał taką bardzo obszerną książkę na temat snu, natomiast streszczając ją do poziomu minimum, możemy powiedzieć, że
Sen jest luksusem, na który stać niewielu, a prawda jest taka, że powinien być to luksus, na który stać każdego, ponieważ sen i faza REM i non-REM są takimi dwoma aspektami, które regenerują nas pod kątem psychicznym i fizycznym. Więc można powiedzieć, że mózg i neuroprzekaźniki to taka gęsta sieć wtyczek do prądu, które po prostu podczas tego nocnego snu, regeneracji, są odpinane, przepinane w taki sposób, aby wszystko się ładnie zregenerowało i wypoczęło. Oczywiście wiemy, że same zaburzenia dotyczące snu mają istotne tło na tle neuroprzekaźników. Tutaj właśnie bardzo często mówi się o tym, że jest niestabilna GABA, czyli niestabilny kwas gamma-aminomasłowy, niestabilny poziom serotoniny i to również można poradzić sobie przez właśnie na przykład suplementację, więc nie do końca jestem fanem tego udziału, natomiast 100 czy 200 mg 5-HTP, czyli 5-hydroksytryptofanu, raz na jakiś czas pod kontrolą specjalisty jak najbardziej może wspomóc wysypianie się. Tak samo jak możemy podpowiedzieć tutaj takie pomysły jak kolacje, które są złożone w dużej części z węglowodanów, potem uzupełnienie tłuszczów i bardzo mała ilość protein, białek. Dlatego, że jeżeli zjecie na przykład taki ryż z warzywami, smażony na maśle klarowanym czy na oliwce, z oliwek. Myślę, że jest to dobry posiłek, który faktycznie pomaga przedostać się tryptofanowi bez dużej konkurencji ze strony pozostałych aminokwasów i dzięki temu Wasz sen może ulec poprawie. Mamy oczywiście tonizujące działanie cynku, magnezu, kwasów tłuszczowych omega-3 i tak dalej. Więc pamiętajcie, że sen jest tutaj absolutnie ważnym elementem, chyba najważniejszym z perspektywy funkcjonowania naszego mózgu i warto jest go wesprzeć. Oczywiście są też pozostałe pomysły, tak jak melatonina, czy jak dla mnie absolutny as, czyli ETAS, a więc ekstrakt ze sproszkowanej łodygi szparaga, potraktowany enzymami, który wzmacnia rolę białek HSP70. Brzmi to być może dosyć trudno, natomiast oznacza to kompleksową regenerację naszego organizmu i o tym jeszcze nadmienimy sobie kilka słów na sam koniec. Punkt numer 2. Ustabilizuj gospodarkę węglowodanową. Być może część z Was słyszała takie hasło jak hipoglikemia reaktywna poposiłkowa. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to istny roller coaster Waszej glukozy i insuliny, czyli bardzo często po posiłku, czasami pół godziny, godzinę, dwie, a może nawet trzy i cztery, w przypadku posiłków tłustych i cukrowych, takich jak ciasta, czekolada, czy też lody śmietankowe, możecie odczuć nagły spadek energetyczny, taki jak to się mówi, odcięcie wtyczki z prądem. Czyli coś pracujemy, nagle ktoś wyciąga wtyczkę i odczuwamy takie low power, zjazd do bazy, nie jesteśmy w stanie się skupić, natomiast mamy ochotę na przemożną drzemkę. Część osób odnosi nawet takie wrażenie, że zaraz chyba po prostu zapadnie w jakiś letargiczny sen, co jest bardzo niebezpieczne, jeżeli właśnie wyprzedzacie kogoś na przykład na szosie albo po prostu uczestniczycie w takim dosyć dużym, powiedzmy, rozgardiarzu, jeżeli chodzi o ruch drogowy. Dlatego w wielu przypadkach możemy powiedzieć, że hipoglikemia reaktywna to nagłe tak naprawdę utraty energii, które dosłownie wyłączają Waszą twórczość, koncentrację, skupienie i niekiedy mogą faktycznie powodować ryzyko utraty życia. Jeżeli chodzi o hipoglikemię reaktywną, to pozostałe elementy, które tutaj są odczuwalne, to bardzo często taki ścisk żołądka, jakbyście dostali takiego sowitego kopniaka prosto w brzuch. U niektórych osób trzęsą się ręce bądź nogi, a inni po prostu wpadają w taki dziwny atak paniki, którego nie są w stanie z niczym połączyć. Piszą sobie maila tak jak zwykle i nagle wydaje im się, że jakaś apokalipsa ich czeka. Więc to wszystko może być powiązane właśnie z hipoglikemią reaktywną poposiłkową i naprawdę warto jest to sprawdzić chociażby przez takie badania jak OGTT, czyli oralny test obciążenia glukozą, a więc łykamy sobie roztwór 75 g glukozy na wodzie i oznaczamy poziom insuliny oraz glukozy. Ale chyba to materiał na kolejny odcinek. Jeżeli chodzi o punkt trzeci, z tych pięciu porad, które mają nas poratować, naprawdę super pomysłem jest pewien umiar. Zobaczcie, że nie zawsze więcej oznacza lepiej. Część osób myśli, że jeżeli wypiło trzy kawy i dalej nie są w wenie, to czwarta i piąta na pewno ich poratuje. Błąd. Tutaj właśnie zaburzamy stosunki dopaminy z serotoniną, która tak naprawdę występuje w programie. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, a dopamina przypomina po prostu, nie wiem, Burj Khalifa, tak? Czy jakieś wielkie inne drapacze chmur, które mają po 100 parę metrów wysokości. W tym przypadku również jesteśmy bardzo mocno w proszku. Nie jesteśmy w stanie się skupić, mamy pewną wielowątkowość, dotyczy tego również taki atak paniki czy niepewności, a więc piąta i szósta, siódma kawa na pewno nie jest rozwiązaniem. Warto jest tutaj z kolei zasięgnąć takiej porady i na przykład zrobić tak zwaną kawę grzybową, mushroom coffee. Kawa z dodatkiem kordycepsu, reishi, shiitake, chaga, lion's mane, czyli soplówka. To jest naprawdę optymalne rozwiązanie, które dla wielu osób będzie zdecydowanie poprawiało funkcje poznawcze. Warto jest tutaj również sięgnąć po kwestię dotyczącą takich naturalnych SSRI. Naturalne SSRI to można powiedzieć takie naturalne środki przeciwdepresyjne, do których zaliczymy właśnie takie produkty jak chociażby różyniec górski. Różyniec górski jako przykład adaptogenu będzie u nas powodował nie tylko
pomniejszone tak naprawdę odczuwanie stresu i większą koncentrację, ale także będzie dbał u nas o osiągnięcie optymalnego dla nas stężenia serotoniny. Więc ponownie, jest to jeden z elementów, który po prostu pomaga równoważyć te neuroprzekaźniki i o takie substancje również warto jest zawalczyć. No i właśnie punkt czwarty, czyli zadbaj o wzajemne stosunki pomiędzy serotoniną, acetylcholiną, GABą oraz kwestiami dotyczącymi samej dopaminy. Więc co tak naprawdę możemy ku temu zrobić? Jeżeli chodzi o serotoninę, wydaje mi się, że już powiedzieliśmy wcześniej, że dobrym pomysłem jest właśnie kolacja, która nie jest zbudowana z białek, ale właśnie w dużej części zbudowana z węglowodanów, potem odrobinka tłuszczów, odrobinka białka i to by było na tyle. Poza tym istnieją pewne mieszanki szczepów probiotycznych, tak zwane psychobiotyki, które potrafią nawet u nas optymalizować stężenie serotoniny, jednocześnie zmniejszając stężenie kinureniny. Tutaj przykładem takiego produktu jest Lactobacillus plantarum 299V, dobrze Wam pewnie znany jako Semprobi IBS. Możemy tutaj również podyktować sobie pomoc dotyczącą serotoniny na drodze adaptogenów, takich jak różaniec górski, oraz możemy iść również w stronę preparatów wieloszczepowych, które bardzo często mają to do siebie, że serotoninę wspierają na wyższym poziomie. Do noracetylocholiny. Co to takiego jest? Generalnie zacznijmy od tego, że acetylocholina jest neuroprzekaźnikiem, który pomaga nam wykonywać zadania w sposób skrupulatny, zamierzony i celny. Więc acetylocholina to chyba taki neuroprzekaźnik, który powinien mieć dobrze rozwinięty nasz księgowy, prawnik, czy każda osoba, która dba o to, aby był porządek w papierach. Czy możemy dać sobie do noracetylocholiny jedząc żółtka jaj? Jak najbardziej. Dodatek choliny, który występuje w żółtkach jaj, jest naprawdę świetnym pomysłem, natomiast w stronie suplementacji możemy docenić takie produkty jak Alkar, czyli acetylowana L-karnityna, ale także CDP-cholina, czy też cytykolina i alfa-GPC, zwana również aflosteranem choliny, albo też innymi formami, które najczęściej po prostu są w nazwie produktu jako alfa-GPC. Z kolei, jeżeli chodzi o GABę, tam bardzo dobrze nadaje się taki szczep probiotyczny jak LGG, czyli Lactobacillus rhamnosus GG, ATCC5303, dobrze Wam pewnie znane jako Dicoflor, Logic, Estabion, Livacer, czy też Acidolac, ale także produkty CBD, czyli konopia siewna, olejki CBD, również bardzo fajnie wzbijają GABę. Również jest tutaj taka ciekawostka ze strony ashwagandy, czyli rzęszenia indyjskiego, natomiast pamiętajcie, że tutaj akurat jesteśmy w stanie zaobserwować sytuację, w której część biorących ten produkt, ashwagandę, mówi, że okej, głęboko spali, ale śniły im się naprawdę zhiperbolizowane, przerysowane sny. Śniło im się żgonie pączek, potem byli na dyskotece, zabili tam kolegę, potem uciekaliśmy, a potem most nagle zaczął się topić i tak dalej. Więc takie bardzo surrealistyczne sny oznaczają, że jednak my GABę mamy na bardzo wysokim poziomie i akurat z tą ashwagandą na kolację moglibyśmy troszeczkę zbastować. No i punkt numer 5. Bądźmy aktywni fizycznie. Jeżeli jesteście za pan brat z takimi lekturami książek, jak chociażby Skazany na biurko, czy Bądź sprawny jak Lampard, Kalego Stareta, to wiecie, że tam jest opisana bardzo ciekawa zależność dotycząca ruchów kręgosłupa we wszystkich płaszczyznach kontra tego właśnie, jak to smaruje u nas nasz rdzeń kręgowy. A więc ruch naszego ciała jest takim naturalnym lubrykantem dla umysłu. Stąd wiele osób właśnie mówi o tym, że aby zwiększyć koncentrację, aby zwiększyć swoją produktywność, po prostu bądźmy aktywni fizycznie. Zresztą podczas wielu szkoleń, zwłaszcza tych dotyczących właśnie tej strefy mózgowej, możemy powiedzieć, że jeżeli publiczność robi się troszeczkę taka, no, przymulona, po prostu prosimy, żeby wstali, żeby trochę porozchodzili się, albo porobili kilka przysiadów, czy też poklaskali sobie w ręce, generalnie stworzyli jakiś ruch, automatycznie ich koncentracja wzrasta. Więc myślę, że takie 5 elementów jest jak najbardziej dla nas w porządku. No i obiecałem Wam powiedzieć nieco więcej na temat ETAS. ETAS, czyli sproszkowany ekstrakt z łodygi szparaga, potraktowane enzymami. Co to takiego jest? HSP, czyli heat shock proteins, białka szoku cieplnego, to elementy, które kompleksowo dbają o odbudowę naszego organizmu. Więc jest to absolutnie świetny produkt dla osób, które męczą się z depresją, z bezsennością, z problemami dotyczącymi chorób autoimmunologicznych, takich jak Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów i kolejne. Również badania pokazują, że ETAS zwiększa efektywność naszego snu, łatwiej się zasypia oraz ten sen jest głębszy, bardziej regenerujący. Więc nie tylko menedżerowie produktu, ale także wiele osób takich jak chociażby młodzi rodzice mogą po prostu poprawić swój komfort przez stosowanie tego typu produktu. Więc naprawdę jest on świetny, mało tego, dotyczy go ponad 300 badań klinicznych, a więc jest to temat naprawdę bardzo, bardzo pewny. Podsumowując, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące naszego mózgu, przede wszystkim powinniśmy przestać się zajeżdżać. Jeżeli wydaje nam się, że kolejna kawa, kolejny energy drink i tak dalej, kolejny wypalony papieros jest czymś, co nastraja nas lepiej do pracy, to wydaje nam się. Jesteśmy po prostu w błędzie. Dlatego dla bardzo wielu osób dedykuję po prostu przede wszystkim sprawdzić swoją higienę życia. Jak wygląda aktywność fizyczna, jak wygląda kwestia wysypiania, jaką dietę stosują. Jeżeli jesteśmy cały czas na mrożonkach, fast foodach i produktach cukierniczych,
Wątpliwe jest, aby nasz układ nerwowy po prostu miał wszystkie składniki, które będą dostępne do tworzenia tego koktajlu w postaci neuroprzekaźników. Także aktywność fizyczna, żywienie, suplementacja, troszeczkę wiedzy na ten temat, naprawdę świetna opcja. A jeżeli dalej łakniecie więcej, to przypominam, że na naszym serwisie szkoleń online Maurycz TV macie dostępne szkolenie o nazwie Doping Mózgu, także bardzo serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli Wam się podoba, dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie, dajcie łapę w dół. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować i widzimy się w kolejny czwartek. Cześć!